Poznaj stronę rampabilety.com, a rampabilety.com to miejsce, gdzie zakupisz bilet na koncert, wydarzenie sportowe czy teatr w metropolii nowojorskiej. Pobierz darmową aplikację Rampa Bilety na telefony komórkowe, iPhone, Android, Windows Phone i BlackBerry. Teraz bilety możesz zakupić prosto ze swojej kieszeni. Już teraz zajrzyj na stronę www.rampabilety.com i zapoznaj się z naszą ofertą. Witam Cię bardzo serdecznie, ze mną już Artur Szpilka. Witam serdecznie wszystkich. Nadchodzi walka. Tym razem będziesz walczył z... Konsul Geron, jest to Kubańczyk z podobnym rekordem do mnie, z dużo większą karierą amatorską, mistrz świata juniorów, naprawdę dobry zawodnik z amatorskich ringów, także cieszę się bardzo, bo na pewno czeka mnie dobra walka. Czyli jak oceniasz przeciwnika i jakie są jego mocne strony, których się obawiasz? Nie obawiam się niczego. Na pewno, tak jak powiedziałem, Konsukera ma dobrą prawą rękę, jest śliskim zawodnikiem, potrafi się bronić, ale tak jak powiedziałem, walka to walka, wychodzę i chcę pokazać swoje umiejętności, to czego się nauczyłem i wychodzę oczywiście z przekonaniem, że wygram. Obrałeś sobie już jakąś strategię, że pokonasz go na przykład w pierwszej rundzie, czy inaczej sobie to zaplanowałeś? Nie, po prostu wiem, co mam zrobić z trenerem, wiemy, co mam zrobić, wychodzę i robię to, co mi trener każe. Jest to gdzieś tam, powiedzmy, trenowaliśmy pod to i zobaczymy. Czasami to, co sobie zakładam, nie zawsze wychodzi. Walka się potoczy czasami od inaczej. Na przykład nieraz zakładasz sobie, tak samo jest w życiu, że na przykład dzisiaj coś kogoś tam poderwiesz czy coś, a to ci nie wyjdzie na przykład. Naprawdę, bo tak samo jest w życiu. Tak samo jest w walce, więc zakładam, że zobaczymy wszystko, jak to się ułoży od pierwszej rundy i ogień. Na pewno jak trafię przeciwnika mocniejszym ciosem, to go już nie wypuszczę. Powiedz mi w takim razie, jak wyglądają teraz przygotowania tak naprawdę tydzień przed walką? Tydzień przed walką, no to są zwykłe treningi, tarcza, przyspieszenia. To są bardzo krótkie, aczkolwiek dynamiczne rzeczy, łapanie świeżości. Bardziej odpoczynek niż jakieś tam, jak to się mówi? Niż jakieś ciężkie, wytrzymałościowe treningi. Powiedz mi, jakie znaczenie ma Twoje nastawienie psychiczne na tą walkę? No ja zawsze jestem dobrze nastawiony, wydaje mi się. Wychodzę wygrać, troszeczkę ochłonąłem, bo wiem, jak to wszystko wygląda. I tak jak powiedziałem, każda dla mnie walka jest bardzo ważna, nastawienie jest to samo. Nie mogę się doczekać walki i zapraszam kibiców, bo naprawdę będzie warto. Przede wszystkim boksuję czterech Polaków i nasz przyjaciel Główka, który walczy o Mistrzostwo Świata. Powiedz mi, czy polska publiczność dodaje energii? No jasne, że tak, no. To tak naprawdę jak ich się słychać, prawda? Przecież to, mówię, jak czasami jest ciężko, to jest takie kurcze, jakby, nie wiem, dodatkowy taki tlen, jak się ich słyszy, niby się nie ma już siły, a się ich słyszy. Jest to fenomenalne, ja mówię, nie, nigdy nie zapomnę, jak boksowałem z Mike'em Molo i tam gdzieś leżałem na ziemi, dostałem knockdown i nagle tak wszyscy ci Polacy ryknęli, jak tak było, ja mówię, jak to aż się wstało, dawaj, no to było coś niesamowitego, to ja mówię, Polacy potrafią dopingować, kochają ten boks, kochają emocje i dlatego naprawdę są niesamowici w tym, co robią. A co dla Ciebie jest najpiękniejszego w tym właśnie boksie? Ciężko mi powiedzieć, to całe moje życie, kocham walczyć, kocham się bić i to chyba wszystko, ta adrenalina, te zadane ciosy, każda nauka, którą się uczę, to wszystko. Boks to w ogóle, mówię, całe moje życie, walka, więc to jest chyba najpiękniejsze. Zakładamy oczywiście, że wygrasz, więc powiedz mi, jakie plany po wygranej? Ciężko mi powiedzieć, nie będę mówił, co będzie później, bo gdzieś tam, mówię, ta walka jest najważniejsza, jeżeli wszystko będzie ok, bez kontuzji, bez niczego, to wtedy będę mógł usiąść i z sobą porozmawiać, co dalej. W takim razie trzymamy za Ciebie mocno kciuki, daj z siebie wszystko i do zobaczenia w takim razie, mamy nadzieję, po wygranej walce. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, zapraszam. Cześć, witam wszystkich i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Ramba, Artur Szpilka.